przed właściwym monitoringiem funduszu korkowego zrobiliśmy pilotaż. Nie jest to pilotaż w rozumieniu metodologii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ten wstępny pilotaż wyglądał tak, że wysłaliśmy wnioski o informacje do kilku gmin, którym staraliśmy się sprawdzić, czy pytania, które przygotowaliśmy w oparciu o cel i problem badawczy, są właściwe. W ramach tego pilotażu też przeprowadziliśmy rozmowę z ekspertami z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, również z specjalistką terapeutką i na podstawie tego i informacji zebranych w internecie, głównie na biuletynach informacji publicznej na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zbudowaliśmy narzędzie do monitoringu funduszu korkowego. To na podstawie tego narzędzia w 15 miejscowościach był prowadzony monitoring. Monitoring trwał od czerwca do grudnia 2011 roku i to też w pewnym sensie był pilotaż, a może bardziej ewaluacja tego pierwszego narzędzia. W oparciu o doświadczenia osób, które lokalnie prowadziły monitoring, zmieniliśmy narzędzie, dostosowaliśmy pytania, skróciliśmy je, przeformułowaliśmy. Ważne jest, że ten drugi pilotaż, ewaluację narzędzia prowadziły same osoby, które prowadziły monitoring w tych 15, a później 13 lokalizacjach. To te osoby układały pytania, zmieniały je, mówiły o tym, co można zmienić później na etapie pisania raportu, gdzie jeszcze warto szukać danych. Czyli podsumowując, w monitoringu funduszu korkowego przeprowadziliśmy pilotaż wstępny na samym początku, kiedy budowaliśmy narzędzie, a później to narzędzie zostało zewaluowane przez osoby, które prowadziły monitoring funduszu korkowego. Teraz to narzędzie jest testowane przez szersze grono osób i wszystkich zapraszane na stronę www.korkowasamiswoje.pl. Są tam wyniki z monitoringu z zeszłego roku i też można obejrzeć narzędzie do monitoringu funduszu korkowego.